witamy Państwa serdecznie. Obserwujmy most poniatowski w Warszawie, katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bogiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. W Europie. Europa. Europa. Proszę Państwa, czy Warszawa to mosty? Czy Warszawa kojarzy się z mostami? Może niespecjalnie, bo tak naprawdę to tutaj w centrum jeden jest most poniatowskiego właśnie, czynny. Tylko to. Most łazienkowski spalony, będzie za parę lat dopiero oddany. Także no niestety będziemy kręcić się dookoła Warszawy. No niemniej nie o moście dzisiaj, nie o mostach chcemy mówić, proszę Państwa, gdy jesteśmy w Europie, w Warszawie, katolickiej Polsce, a rzeczywiście w Warszawie może te mosty nie są najpiękniejsze, najliczniejsze, może w Bukareszcie, może gdzieś w Rumunii, jak to Janek Witek strasznie te Rumunie podziwiał, proszę Państwa, a tutaj ten most, cóż, jeden i się trzęsie, no bo jeżeli to wszyscy na niego jak, proszę Państwa, huzia na juzia, no to jak się most może czuć. Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o wibracjach, że ten most się trzęsie, no jest opanowany, jak to Janek Witek mówił, przez reptoidów. Opanowany, proszę Państwa. Tutaj te sklepiczki, wibracje, most się trzęsie, Warszawa się trzęsie, hipochondria, nerwowość, a to rechodupstwo. Oczywiście od razu chcemy zaznaczyć, że jak wibracje, to raczej złe, prawda? Bo cóż, jak ktoś jest zdenerwowany i się trzęsie, to albo się trzęsie i to wynika z choroby, ze schizofrenii, z nerwów, ze stresu, z różnych. Różne są opcje, różne są choroby. Ale my mówimy dzisiaj o złych wibracjach. Proszę Państwa, swego czasu, jak byłam tak bardzo zaangażowana w głoszenie Ewangelii o Królestwie, no teraz tutaj nie ma świadków Jehowy, bo oni są tylko w Anglo-Ameryce, Białystok, jako artyści. A tutaj, jak już mówimy o moście poniatowskim, no to przecież artystów nie ma. Most to most. Most to inżynieria. Most to technika, proszę Państwa. Mogę Wam ja o tym powiedzieć jako swego czasu absolwentka też studium pedagogicznego, zresztą technicznego, pedagogicznego, technicznego. Nikt nie wie, co to jest, ale jest taka szkoła, jest w Ciechanowie. Tutaj, proszę Państwa, na razie jesteśmy w Warszawie, ani w Poznaniu. Nikogo też dzisiaj z Poznania nie spotkałam, ani z innych tych, ani z Białegostoku, ani z Gdańska, ani z Krakowa. Po prostu jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie, w katolickiej Polsce. Ale proszę Państwa, o co chodzi? Jak tak głosiłam, no to były porozwieszane wzdłuż właśnie mostu. Może nie tego mniejszego, tego większego. I tam pod samym też Muzeum Narodowym. Waszym, bo tutaj takie narodowe, polskie, wszystko, plakaty. I tam było napisane Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów. No po prostu ja jako ta Jehówka, to wiecie Państwo, już powiem tak, żeby to się może, ja wiem, katoliczkom podobało, może nie, może tak. Byłam zaskoczona, że jak to, proszę Państwa, największy autorytet moralny wszechczasów. A co katoliczki wszystkie na to? No, że Nirmala Devi, taka wielka hinduska z czerwoną kropką na środku swojego czoła. Wielka hinduska. I cóż ona takiego w sobie ma, ta Nirmala Devi, która nie to, że ocenia, ale ona wyczuwa, że ktoś na przykład kłamie, że ktoś jest zły, że ktoś się stresuje, denerwuje się i w danym momencie, że się też denerwuje i że w ogóle denerwuje się dany człowiek, dane społeczeństwo. A potem jak tak człowiek kilka razy się denerwuje, to wchodzi mu to w krew i człowiek już nawet sam o tym nie wie. Także my tutaj mówimy o tych lochach, że one mogą same nie wiedzieć, że mają na odbycie po dwa pasy. No może tak być,
że człowiek, który robi coś, na przykład tak oni tak żebrzą i żebrzą i żebrzą i żebrzą, to mogą sobie pomyśleć, czy nawet mogą sobie nie pomyśleć. W jakimś czasie przyjdzie taka świadomość sama, że oni nie rozumieją, że to jest czy to dobre, czy to jest złe, no że sobie żebrzą to. A niektórzy to już jest im wszystko jedno, że powiedzą, że ona jest żebraczką, że on jest żebrakiem, że oni są żebrakami. I oni mogą tego nie widzieć. To właśnie dobrze tym Polkom, żeby one się za siebie obejrzały na tyłku, czy przypadkiem nie mają pasów jakichś. No właśnie akurat tutaj w naszym radiu to KFM Eurokoncita Extra są te pasy. Proszę Państwa, no cóż, te plakaty wspaniałe, wielkie. Wtedy było spotkanie w Teatrze Komedia. Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów. Teatrze Komedia. Przemiłe spotkanie, było kierownictwo, przedstawicielstwo Nirmali Devi, wiary w Teatrze Komedii. Chór śpiewał nawet na scenie, bębenki, ajajaj. Ale to nie jest jakaś tam rama. Nie. Nic z prymitywizmu. Tylko tu chodzi o pewne rzeczy, pewne takie duchowości, które są w nas, których my oczywiście, że nie widzimy, ale czujemy. Bo na przykład jeżeli podnosimy energię kundalini od krocza, to ona do czubka dochodzi, do czubka naszej głowy. Tam jest taka kropka, przez którą ona wychodzi w kosmos, przez co łączymy się z kosmosem. Jak Państwo kiedyś będziecie może na... to nie jest religia, to są medytacje. Na medytacjach u Nirmali Devi, to jest technikum poligraficzne na stawki, zdaje się, 3x5, albo w centrum stomatologii, tam z tyłu, tam gdzie jeszcze nigdy nie byłam, w tym centrum stomatologii przy moście Śląsko-Dąbrowskim, to zapraszam. Ale może prędzej zapraszam w środę, tak po 18:00, do technikum poligraficznego stawki 3x5. Ja tam wielokrotnie byłam. Proszę Państwa, Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów. Tam właśnie na stawki dziewczyny puszczały staśmy wideo i staśmy fono monofonicznej wypowiedzi Nirmali Devi w języku angielskim, w języku hindi. No i wtedy, kiedy to było mówione, Nirmala Devi mówi tak, że jak leciała nad Europą, a tu mamy Europę, to wyczuwała złe wibracje. I teraz jak Państwo myślą, o co to tu może chodzić? Gdzie są te złe wibracje? No bo jeżeli, przepraszam bardzo, ktoś nam delikatnie zwróci uwagę, delikatnie, szczerze, z dobrą wiarą, myślą, no to nie powinniśmy się obrażać, tylko powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście, no bo jeszcze tak mówili, ja na tych Żydach to ja się tak wcale nie znałam, że gdzieś w roku 68 wygonili ich z Warszawy i oni, że oni tu wrócili. Jakoś ten temat mnie nigdy nie interesował, ale ten biblijny, owszem, i tak mówili, że jeżeli jeden Żyd idzie zwrócić ci uwagę, coś ci powie, no to jako tako. Potem jak drugi idzie i zwróci ci uwagę, no to bardziej się zastanów. A trzeci i czwarty, jak już ci to powie, no to zastanów się, że to może być prawda, co on mówi do ciebie. Także jeżeli Nirmala Devi i te plakaty wielokrotnie, i po trzecie, i po czwarte te plakaty były, no szczególnie pamiętam w centrum Warszawy, jak również przy Muzeum Narodowym, Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów, ogromny plakat i ogromna kobieta z wielką głową. Czyżby ona to wszystko pojęła? Czyżby ona zrozumiała, dlaczego to, co tutaj mamy pod ręką w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją, proszę Państwa, na 95% jest to przecież katolicyzm. Czy to jest aż takie złe i że, czy od tego aż tak złe wibracje biją? Most się trzęsie, wszystko się trzęsie. Ludzie pokasują, pochrumkują, pobrechują, jako wyznawcy oczywiście papieża. Są zdenerwowani, ja rozumiem, że są niezadowoleni
złe życie, nieciekawe życie, albo coś tu się udaje, coś tu się udaje, a potem jest a day to remember, żeby to byli książęta, żeby to była Anglia, to byście wiedzieli, że a day to remember to jest coś takiego when something goes wrong, everything goes wrong, wtedy kiedy wszystko idzie źle, to jest a day to remember. No i Państwo zobaczą most Poniatowskiego. Także proszę Państwa, złe wibracje. Na czym mniej więcej polegają te złe wibracje? Także dziadule przechodzą katolickie i tak jeden dziadul polski macha kopytem. I tak coś tam szuka, jakiegoś tam kogoś młodego. Wiecie Państwo, tutaj jest przesąd zabobon, oczywiście, że średniowieczny, no, że parafianie to są ciemni, zacofani, przesadni, przesądni. No to więc ci chłopaki, czy ci chłopcy, te chłopaki jako ministranci, no to oni mają tyle w głowie, żeby tylko te tace zbierać, do tacy. Są dobrzy do tacy. Także proszę Państwa, no jesteśmy tutaj, bo ja zmierzam szybciutko do Biblioteki Uniwersyteckiej. Na dobrej 56, nie narodowej, wczoraj to byłam tak, proszę Państwa, gdy było 1, dzisiaj 2 czerwca 2015, wczoraj byłam w Bibliotece Uniwersyteckiej, potem byłam w Bibliotece Narodowej, a potem znowu byłam wieczorkiem w Bibliotece Uniwersyteckiej. Także proszę Państwa, na czym polegają te złe wibracje? No bo chcielibyśmy wiedzieć to, o czym mówi Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów. Tak prawdę powiedziawszy, to ja nawet nie wiem, czy ona jeszcze żyje, ale to było już tak naprawdę naście lat temu, jak ja chodziłam regularnie na te medytacje, ale potem ta czerwona Zośka, proszę Państwa, która można byłoby powiedzieć jest parodią Nirmali Devi, tak mnie rozśmieszyła, proszę Państwa, że ja już tam się wstydziłam więcej chodzić na medytację Nirmali Devi. I teraz tak, proszę Państwa, Zośka, jak tam nic nie było, bo tam czasem jest herbata, ona mówi, czy tu coś będzie, czerwona Zofia Maciocha spod Zamościa. Ja mówię, słuchaj, no możesz kopa dostać jeszcze, wiesz, jaka Warszawa jest chamska. No, i ponieważ ona wyczuła, że tu na nic się nie zanosi, były te medytacje, film szedł z kasety wideo, bo to jeszcze była moda na kasety wideo, nawet zdaje się, że internetu nie było jeszcze, proszę Pani. A Nirmala Devi już to wszystko objęła swoim umysłem, łącząc, proszę Państwa, koherentnie różne poglądy, różne religie, różne kultury, tam bardzo pięknie było określane, co, gdzie, kto jest. W sensie takim etapu rozwoju Jezus Chrystus. Nawet może i Napoleon, czy bada się wibracje człowieka. Jaki jest poziom energetyczny człowieka. No to przecież od razu widać, czy ten człowiek jest normalny, czy jest nienormalny. Może być normalny, ale może być fizycznie nienormalny, czyli że potrzebujący pomocy, proszę Państwa, psychologicznej. No ludzie są zdenerwowani, ludzie są, mają ciężkie życie. To się wszystko odbija, nawet ten Janek Witek, Państwo zobaczą, który teraz umarł po prostu na zawał serca. Janek Witek sobie nazbierał różnych śmieci w postaci informacji. No wiecie Państwo, Warszawa udaje, że do śmietnika wyrzuca różne rzeczy, prawda? Ale tak naprawdę to Warszawa, jako ta katolicka Warszawa przecież, zbiera różne śmieci, bo oni Biblii nie czytają. Żebyś człowiecze czytał Pismo Święte, żebyś człowiecze czytał Biblię, to by te książki wszystkie, które na przykład szafa gra, u nas szafa gra, na szafie pełno książek, pod szafą pełno książek, tu pełno książek, tam pełno książek, ale tych książek kiedyś było więcej, proszę Państwa. My tu nie chcemy reklamować książek, tylko po prostu, że tych książek było więcej i już. Także jakieś tam coś koło Pendolino pojechał. Także proszę Państwa, zapraszamy tutaj, no, do szpitala zapraszamy, jak co komu dolega. Ale tak, proszę Państwa, Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów.
No to było o tyle pasjonujące, że nawet, proszę Państwa, jak tam chodziłam, te wibracje, jeszcze zabierałam różne koleżanki, a to tam, to było mówione, że, ale to było oczywiste zresztą też, że takie medytacje, wyciszanie się jest lecznicze, bo może wyleczyć raka. Może wyleczyć raka. Radio Tok FM, Euro Conchita Extra. A jak Państwo myślicie? Czy to wyleczy raka? Medytacje wszelkie, jeżeli podnosimy energię kundalini, proszę Państwa, odkrocza z przodu, możemy my sami, z tyłu, może ktoś nam pomóc, podnosić codziennie, bo ona opada, energię kundalini i łączymy się z kosmosem. To jest taka praktyka, super praktyka. Zapraszamy może Państwo, niech się wybiorą na stawki 3 na 5. Po 18 godzinie w środę, albo i w piątek. Proszę sobie popatrzeć, popytać się do technikum poligraficznego, gdzie w świetlicy odbywają się medytacje Nirmali Devi. Także proszę Państwa, tutaj przechodzimy sobie przez, to jest Solec, tak? Szpital na Solcu. Złe wibracje, no gdzie są tutaj te złe wibracje? Tutaj, proszę Państwa, zła kobieta jest. Jaka to jest ulica? To jeszcze nie ta, to musi być następna. Ulica na przykład Smulikowskiego. No i jest ta Ania Trochim, jest. Jako ta zła kobieta, albo może jeszcze tu, gdzie jest chłodek, koło zakonnicy. Bo żeby to nie było nam za gorąco. Proszę Państwa, jak jest ulica Smulikowskiego, tą galerii Delfiny Potockiej. Ja nie wiem, pytałam się, czy ona w ogóle jest malarką, a to mało kto wiedział, czy ona jest malarką, ponoć jest malarką. Ja mówię, to tym lepiej, no może chociaż, żeby była po historii sztuki, to by może na tym malarstwie się znała. No ale ona jakoś tak olewa to wszystko. Może nie jest osobą wywyższającą się, taką, która daje znać o sobie, że jest kimś. To jest taka raczej skromna kobieta. Ale jak mi Bożenka tu naopowiadała, proszę Państwa, na ulicę Tamka, żeśmy siedziały, zresztą jest nasza rozmowa udokumentowana, bo to wydaje mi się jest bardzo ciekawe, że ta Ania Trochim, to jak ona stoi tam na klatce, no to ludzie przechodzą i ona ocenia. Ale żeby to jeszcze było jakoś taka dama, jak w tej galerii 101, Salon 101 na ulicy, proszę Państwa, Nowy Świat. Piękna kobieta, piękna dama stoi w samej galerii, tak jakby na środku i wita gości. I to jest coś wspaniałego, bardzo mi się to podobało. Natomiast ta Ania Trochim, to tutaj jest ta ulica i w lewo, bo to już jest ulica Smulikowskiego, która idzie tak prosto i w lewo, czyli lewo sławna. No i po prostu ta Ania Trochim, ja myślę, że ona powinna więcej modlić się na mszach, żeby się wyciszyła, żeby się uspokoiła. A jak nie, to zapraszamy na medytację do, proszę Państwa, Nirmali Devi. Można się kawy napić, proszę Państwa, kiedyś mormoni mnie kusili, żeby tej kawy nie pić. Ja mówię, coś ty, u nas u tych Świadków Jehowy, no to przecież w Przebudźcie się było napisane, że można 7 filiżanek kawy wypić rozpuszczalnej, spokojnie, spokojnie, dziennie. Kawa podnosi ciśnienie, naturalna, prawdziwa, jest wspaniała, orzeźwiająca, żebyśmy nie spali, a bo przecież wyznawcy papieża na mszach ziewają, a poza tym jak nie trzeba, to wtedy kaszlą, chrumczą, breszą, kopcą i tobie przeszkadzają. To więc jak ty idziesz, jesteś na ulicy, gdzieś jest jakaś cisza, gdzieś jest jakaś cisza, to wtedy jak ktoś ci tak kaszlnie, to jak się będziesz czuł? No, wibracje złe, wibracje złe. Jak ktoś ci tak kaszlnie, no to masz kolejne wibracje, bo ty się możesz wystraszyć, zaczniesz się ze strachu trząść, bo to wiecie Państwo, w autobusach różne meliny, że tak powiem, jeżdżą, typy, i człowiek może się bać, jak jest sam. Wiecie Państwo, no nie wiadomo jak zareaguje to czy tamto, a wariatów to tutaj nie brakuje w Warszawie 2,5-milionowej i 3/4. Póki co, jak jesteśmy tutaj przy tej Ani Trochim, to wiecie Państwo, no rzeczywiście nie ma tu w Warszawie artystów. Nie ma tutaj w Warszawie artystów. Tutaj, wiecie Państwo, no jak
Na przykład ta szkoła się zareklamowała na Podskarbińskiej. Proszę Państwa, dwa, tak? No to szybciutko Anda Rotenberg, w niedzielę to było, tak? Jakoś tak. Audycja nie 20-minutowa z nią, tylko zrobiły godzinną audycję. No i Andzia Rotenberg i jakiś tam jeszcze inny znawca wypowiadają się i mówią o guście, o tym, co pasuje, o tym, co nie pasuje. No to więc to, co wystawiła Wyższa Szkoła Artystyczna na Podskarbińskiej 2, no ostatnią sobotę, no to przecież wiadomo, że kobieta nie wsiądzie na motor w takim stroju, ale to może by do teatru, może, bo gdzieby kto takie coś założył, no to przecież dewotka za dewotką stadnie, tłumnie, jak gruchną śmiechem, no to baba się przewróci w tym stroju. Także lepiej się opierać, trzymać dobrze framugi drzwi. Za dużo mięsa nie żreć, ale Bóg Jahwe pozwolił Noemu po potopie. Także trzymać się dobrze jest framugi drzwi, nie dlatego, żeby nie być żebraczką, no bo katolicy z kolei są przesądni. Wyznawcy papieża, do centrum papiestwa zmierzamy, tam gdzie ten wasz papież był ugoszczony, bo idziemy w kierunku biblioteki uniwersyteckiej i tak jakoś tak chyba nigdy tutaj na piechotę nie szłam. Ale tak, ponieważ nasze radio, tak FM Euro, Koncita Extra, nadaje, no to jeszcze za 5 minut chyba dojdę, bo to przecież nie jest daleko. Nie, nie, tutaj szpital na Jaracza był, tak. To na piechotę tutaj się biegało, bo to jak się biegło z galerii do galerii, albo do samej jednej tej galerii, na przykład do tej galerii na Smolikowskiego 10, łamane na dwa, gdzie ta Ania Trochim urzęduje. Proszę Państwa, no to ile razy się biegało tutaj po tym solcu, prawda? Biegało się. Akurat jesteśmy tutaj, proszę Państwa, na dobrej stronie, że my jako tako ze słońcem. Mamy taką kamerę naszego Radia Tok FM Euro, Koncita Extra, że nie pod słońce, ale mam taką super dobrą kamerę, która jak tak nawet bokiem, nierówno ze słońcem, no to już ona, ta kamera, fiksuje i pokazuje, że coś nie tak. A mam taką, która dobrze działa, tylko trzeba ustawić, żeby nie całkiem gdzieś w światło, bo oczywiście, że będą plamy. Plamy zawsze są, proszę Państwa. Ale od czego kamera sztuka wszędzie? Kamera sztuka wszędzie bardzo ładnie pokazuje w bardzo ciekawej rozdzielczości, w której to rozdzielczości jeszcze ten Grzegorz Laskowski się zakochał. Już widzimy bibliotekę uniwersytecką, że można tworzyć sztukę. No i ta kamera sztuka wszędzie nam padła. Dostała zawału, tak samo jak Janek Witek dostał zawału serca i już nie żyje. Zieleń życia u niego się dawno skończyła. Nawet nie wiem, czy oni go pochowali, czy dziś, czy jutro, no ale jak ta opieka społeczna tak reklamuje to wszystko i tak się interesuje, no to w lodówce on może poleżeć i dwa tygodnie i co to kogo obchodzi. Wiecie Państwo, opieka pochowa i teraz jak Państwo nie macie rodziny czy coś, to opieka pochowa. No, także buziaczki, proszę jeść kaczki. Państwo zobaczą Teatr Ateneum, no to żeśmy tam były, gdzieś tam koło. Różne rzeczy. Centrum Nauki Kopernik, który no nie jest dobry. No takie, wiecie Państwo, papierki ładne, lakmusowe, kolorowe, białe, czerwone dla osób, które i tak w życiu się niczego nie nauczą. My tutaj dzisiaj mówimy o złych wibracjach. Dlaczego, proszę Państwa, są złe wibracje? Złe wibracje są w galerii, no, na przykład u Delfiny Potockiej, gdzie przychodzi Anita, wchodzi. Ona musi się uśmiechać. Ona musi dobrą minę do złej gry robić. No niestety. No, także proszę Państwa, dlaczego? Bo ta Ania trochę stoi już na klatce, ocenia i ta Bożenka, która wchodziła, to jej nawet dzień dobry nie powiedziała. O, tam na ławce siedziałyśmy z Bożenką i proszę już słuchać tej naszej dyskusji z Bożenką, Bożenną, reżyserką z Ochoty. Przecież ta Ania Trochim, to ona nawet nie wie co i kto. No, nieważne. Ważne jest to, że ta Bożenka
poczuła się urażona troszeczkę i mi się zwierzyła na ławcach, żeśmy wyszły i ciągnęła mnie, proszę Państwa, jeszcze na jakąś kawę bezpłatną. Ja mówię, słuchaj, ja nie jestem biedaczką i nie będę jechała pod Arkadię na kawę. Jechałyśmy tam, co prawda, bo już ona mnie tak namawiała, kusiła. Aha, mamy iść, tak? No, proszę Państwa, jechałyśmy i ja się wycofałam z tego jechania. No mniejsza z tym, to był taki jeden wernisaż na Smulikowskiego, 10/2, gdzie, ponieważ ta Bożena Trochim tam do pewnych ludzi zaczęła mówić, och, że Was sztuka nie interesuje. No a czy ją interesuje sztuka, jeżeli ona uwielbia się kłócić i jakieś takie, ile ona ma tych zmarszczek na twarzy, ile ona ma trosk, ile zakłopotania. No to przecież artystka to, albo głębia w oczach u artystki. Że tutaj nie ma, wiecie Państwo, ani jakiejś takiej diwy operowej, że w Warszawie się nie urodzi jakaś taka wielka malarka, taka z głębią w oczach, której nikt nie rozdrażni. Jeszcze była Pałac Kultury na 6. piętrze, tam gdzie jest ten Wasz Żebrowski, proszę Państwa, spotkanie z Janki. Taki był tytuł, spotkanie z Janki, umysł, który nie da się wyprowadzić z równowagi. I ona rozdawała na scenie, siedziała na samej krawędzi sceny. To duża jest scena. To jest ten bardzo duży temat teatru Żebrowskiego. Ciasteczka takie. Które to ciasteczka możecie Państwo też zaobserwować. Proszę Państwa, gdzie? Ciasteczka możecie Państwo zaobserwować w Galerii Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam. Także proszę Państwa, Warszawa, o tak się bawi Warszawa, oto Warszawa. I jesteśmy tutaj, jak jest ten most, proszę Państwa, Świętokrzyski, czy nawet jak oni to mówią, podwieszany most, Syrenki, tak? Świętokrzyski, Państwo sprawdzą, czy Świętokrzyski to jest to samo, co most Syrenki. Zapraszamy serdecznie. Buziaczki przesyłam. Już idąc dobrą, właściwie dobrą. Albo jak to mówią, ulica miła nie jest wcale miła. A czy ulica dobra jest dobra? A czy ci ludzie, którzy kaszlą, którzy breszą, którzy kopcą papierosy, którzy się kłócą, którzy w spokoju nie mogą wytrzymać ze sobą. Na przykład tak jak ten Mareczek wrzeszczy i cały czas on gada. Ten Mareczek. Państwo zobaczą. Idziemy na czerwonym świetle, no bo już oczywiście, że coś tutaj się zepsuło, że funkcjonuje. Nie, nie funkcjonuje sygnalizacja. Także idziemy na czerwonym świetle. Państwo zobaczą. Także tak się bawi Warszawa. Taka jest Warszawa. I to, że jest światło cały czas czerwone, nie ma zmiany, to są też te złe wibracje. Gdy na mszach już jako mają ten pokaz mody, wczoraj widziałam, że już na ulicach oglądają się, czy ona nadaje się na mszę, to znaczy do pokazu mody, no bo one tam pokazują się na mszach, proszę Państwa. Tak, wczoraj Jaś poszedł, taki mówią, czarny Janek, jak ulica Chmielna, no i trafił nam do kamery. Także proszę Państwa, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jakaś tam kultura była, bo mamy tutaj po lewej stronie dunę. Państwo zobaczą, nic po tej dunie już nie zostało. Ktoś spalił dunę. Tu były takie budyneczki, sporo tego było. Proszę Państwa, tak to to. Sporo tego było. I ktoś spalił dunę. Powiedzieli w gazecie, napisali, że duna to będzie teraz wieżowiec 11-piętrowy i 11 piętro będzie osklone. No. No Państwo zobaczą, co pozostało po tej dunie. Nic nie pozostało. To była jakoś tak 31, zdaje się, tak? 31 na 33. Także proszę Państwa, klub duna niszczą kultury, różne rzeczy. Tylko tych kościołów jest pełno. Nie ma cerkwi, bo tutaj w Warszawie nie ma ani mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych, ani świadków Jehowy. Kultury się człowiek nie nauczy tak ani na uniwersytecie, ani w bibliotece uniwersyteckiej, do której zmierzamy. Już słyszę wrzaski jakieś tam ze sobą. Zwłaszcza to, co wczoraj Państwo też macie. Tutaj w Radiu Tok FM Euro Concita Extra, jak siedzą dwie, tam trzecia jeszcze gdzieś z boku i cały czas glincą. To jest
jeżeli one chcą książki czytać, plotkując, ludziom przeszkadzając, no to też to są złe wibracje, zwłaszcza zważywszy, że ludzie uwagę zwracają, że siedzi durna baba, zajmuje miejsce komuś, komputer zajmuje i po prostu ktoś może nie ma odwagi, się nie chce zgłosić i okupuje to miejsce przez dłuższy czas. Plotkują, potem wychodzą, przychodzą, ich nie ma, potem znowu przychodzi i plotkuje. Także proszę Państwa, no pamiętam, ja tu kiedyś do tej Diuny biegałam, nawet tutaj śpiewałam kiedyś. Tak, koncert, jak była Marta Boros. Ale Marta Boros uciekła do Londynu, bo miała dosyć tej katolickiej Warszawy. I ona już, no jeszcze jakiś czas temu, ze dwa lata temu, ona przyjechała do Warszawy, ale potem już jak pojechała po raz drugi, to, czyli że w sumie po raz trzeci, to już wcale tutaj nie przyjechała. Tutaj jest szkoła podstawowa i pewnie oni tu mieszają ze średnią. Proszę Państwa, tutaj w Warszawie jakoś tak nie ma kultury, bo tu są bazary, jest mydło i powidło i ta nacja, proszę Państwa, łacińska, rzymska, z tym listkiem takim zielonym, naronowym w głowie, no to jest fiubździu prawie u każdego. Przecież ten naród, który nie będzie nigdy znał Pisma Świętego, jeżeli oni nigdy nie będą czytać Pisma Świętego, będą gardzić Świadkami Jehowy, będą gardzić Nowym Testamentem, wyrzucając go do śmietnika, Nowym Testamentem, czyli chrześcijańskimi pismami greckimi. Biblii nie znają, a przecież to jest kopalnia wiedzy. To nie jest brewiarz, to nie jest różaniec, to nie jest książka do nabożeństwa. Także zarzucają książkami różnymi całą Warszawę, czyli że to są te śmieci. Mówią, że Warszawa jest śmietnikiem jednym wielkim. Tutaj ten Darek mówił, radiowiec, że Warszawa to nawet takim dziadem jest. Śmietnik w Parku Skaryszewskim, w święta, zielone świątki i inne, jest wybałuszony śmieciami. Tutaj na dobrej się sprawdza, że nie ma w śmietniku nic. Może to dobry znak dla ulicy Dobrej. Także módlcie się o żywych, za żywych i za ulicę Dobrą, że dobra ulica być może będzie dobra. Zbliżamy się, proszę Państwa, do Uniwersytetu, do Biblioteki Uniwersyteckiej. Ulica Dobra. Także, proszę Państwa, podążamy w kierunku Biblioteki Uniwersyteckiej. Tam mamy nawet Centrum Kopernik. Tutaj szkoła podstawowa. Proszę Państwa, jak te dzieciarnie nasze się wypowiadają, to lepiej nie mówić. Karwa, 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 karwa. Być może oni tak powtarzają, manipulują, papugują, proszę Państwa, tę Barbarę Blok, która gdzieś czy z Krakowa, czy z północy, czy z Pragi Północ, tak karwa, karwa, i oni przejmują te, proszę Państwa, zwyczaje. Także ta Barbara Blok dobrą jest namiastką. Także Barbara Blok dobrym jest symbolem, parodią Warszawy, albo może Zofia Macioła chciałam powiedzieć, że jest parodią czego? Nie, ona chciała sparodiować, proszę Państwa, Nirmalę Devi. Dlaczego? Dlatego, że jest proporcjonalnie, tak samo wygląda mniej więcej. Pulchne policzki, czerwone policzki, wymalowana i pół Warszawy, jak tak Zośka czerwona przechodziła, to się śmiało. No, nawet teraz Tereska się poskarżyła mi, ja mówię, słuchaj, musisz do świętej Anny pójść pod, tutaj niedaleko, pod kolumną Zygmunta, a nad trasą WZ, poskarżyć się do swojej tej Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, że dlaczego pół Placu Bankowego z czerwonej Zośki się śmiało. No bo Tereska mówi tak, słuchaj, stoję na przystanku, podchodzi do mnie, oczywiście wolno, bo ta Zośka przytyła, jest chora. Mówi, przeprowadź mnie, kochana, na drugą stronę, bo ja nie mogę trafić do tego miejsca, a umówiłam się z kobietą tutaj niedaleko na Placu Bankowym. No i ta Tereska tak słucha, do niej podeszła, ale tam ludzie stali inni na przystanku, jak to wszystko gruchnęło śmiechem. A to po pierwsze, że czerwona Zośka Maciocha spod Zamościa jest czerwona, jest wymalowana. A po drugie, że ona nie może trafić, a przecież ona tutaj śmigała, a przecież ona tutaj biegała, a przecież ona tutaj, chociaż jest z Zamościa, to od bardzo wielu lat mieszka i wszystko zna. Dobrze wszystko wie, gdzie, co i jak. Także, proszę Państwa, jesteśmy tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie.
w katolickiej Polsce, a to są te wszystkie wibracje złe, czy coś koło tych wibracji złych, bo my tu się nie pasjonujemy, ale skoro już Nirmala Devi, gdy mówi, że leciała nad Polską, nad Europą, to jest Polska, to jest Europa, to nie jest Ameryka, to nie jest Anglia, no to właśnie ona mówi, że wyczuwała złe wibracje, wyczuła, co miała na myśli. Także wiecie Państwo, warto chodzić na medytację Nirmali Devi, proszę Państwa, jako największego autorytetu wszechczasów, autorytetu moralnego. Może nie każdy to wie, ale warto sobie przypomnieć te plakaty, które w Warszawie widziały. No, bardzo mądra kobieta, która ucieka od bogatych ludzi. Ucieka od ludzi głupich, to raczej się nie ucieka, bo głupim to trzeba pomóc. Dlaczegoś szlachcianką chciała zostać, dlaczegoś Maryla pojechała na Litwę po szlachectwo, czemuś taka prymitywna. Także widzicie Państwo, ona takim ludziom, którzy są niedowartościowani psychologicznie, pedagogicznie, to ona była ogromną, wielką pomocą. Ja z psychologii zawsze miałam piątkę, z pedagogii, żeby było przysposobienie do życia w rodzinie. No i tam w Ciechanowie, jak było pedagogiczne studium techniczne, to mnie ta psychologia tak ubawiła, proszę Państwa, tak wciągnęła, że ja oczywiście jak zwykle z każdego innego przedmiotu zaczęłam gromadzić różne jeszcze i inne książki, żeby więcej widzieć. Nazbierałam tych książek, nie wiem czy nie więcej jak ten Jan Witek, ale ten Jan Witek, który ma tutaj na Saskiej książki, to przecież i tak nie są te wszystkie książki, bo on miał na Brazylijskiej, ale skoro się przeprowadzał z ulicy Brazylijskiej na Saską, to wiecie Państwo, no to on miał ma te książki jako resztki. Zobaczmy ślady po papieżu. A wasz papież, wasz. No bo tutaj Warszawa jest Polska, Warszawa katolicka na 95%. No i tutaj ten Jan Paweł II był. I w tym domu szarym, u szary tak mieszkał. Polska to taka szara, no bo jak mówię, że nie ma tych artystów, nie ma tych wielkich takich ludzi z talentem, z błyskiem w oczach, z matowością w oczach, taką statecznością, spokojem, wyciszeniem, tylko przy bazarze biją się, kłócą się i wyznawcy papieża i tak. Na Lubelskiej 32 Janek Witek dostał w ciry, oberwał. Pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, tam gdzie jest wasza Marta, już ksiądz Paleczny dawno zmarł, Marty nie ma. Janek Witek oberwał. Gdzie on jeszcze oberwał? Na Saskiej Kępie w parafii swej, jak poszedł po kaszę. Też oberwał. Także Państwo zobaczą, jak się bawi Warszawa, jacy właściwie są katolicy, którzy nie umieją ze sobą żyć w zgodzie. I teraz mówią o Europie, że złe wibracje, Hindusi, że u was były te wojny średniowieczne, krzyżowe, pierwsza światowa, druga światowa, że wy jako wyznawcy papieża, no to nie dajecie dobrego moralnego przykładu. Dlatego mówią Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów. Rozumiecie Państwo, że Pius XII, historia Piusa XII jest o tyle nieciekawa, że nawet mówią wręcz, że biskup Rzymu błogosławił Mussoliniego wojska Hitlera itp. Także czy to mądre? Z zielonym listkiem. Neron. Także Rzym. No, o szarytki. Także pozdrawiamy nasze kochane szarytki. One też mogą nie wiedzieć, taki papież mógł nie wiedzieć, że są na złej drodze, że ta trójca to jest wyssana z palca, jest pogańska. Życie pozagrobowe wyssane z palca. Piekło, czyściec i te inne nabytki, to można było wcześniej z historii widzieć, że woda święcona, wymysł pogański. Czytaj zarys liturgiki formatu A4, 3 centymetrowa książka, bardzo gruba, kiedyś ją kupiłam za jakieś tam naście złotych, ale to było kiedyś. Proszę Państwa, czyli że jesteśmy tutaj na dobrej, w obrębie biblioteki uniwersyteckiej. No i teraz tak jak wczoraj tu spotkałam te trzy takie dziwołchy i 4 i 10 i siedziały i gadały, cały czas gadają, ludziom przeszkadzają, miejsca okupują, głupotami się zajmują, proszę Państwa, że aż naprawdę wielki wstyd. Co to z tego wyrośnie, co to z tego już wyrosło, co to z tego będzie? Nic nie będzie.
No, dlatego proszę Państwa, imsza takim nie pomoże, a potem one w ateizm bardzo prędko za Żydami wpadają, no bo skoro Żydzi zabili Jezusa Chrystusa, no ci biblijni, ci prawdziwi, no to przecież za nimi poszli katolicy i imię Boże Jahwe, tetragram, wyrzucili z Biblii. Wszystko wyrzucili z Biblii. Biblię palono na stosie. Ludzi z Biblią na piersiach palono na stosie. Także wiecie Państwo, ciężkie czasy w średniowieczu dla Słowa Bożego, że aż dziwne, że w pewnym momencie życia to był dla mnie najciekawszy okres, średniowiecz. Może nie dlatego, że ci ludzie cierpieli, ale że cholera, że aż tak? Że książki reklamują śmieci tego świata, co apostoł Paweł to wszystko powiedział, że to są śmieci tego świata, bzdury tego świata. Chcieli być mądrymi, stali się głupi, to mówił Jezus Chrystus. Apostoł Paweł, że zdurnieli, proszę Państwa. Salomon nie prosił o żadne mądrości, prosił po prostu o mądrość Bożą. Nie o te świeckie mądrości, nie o złoto, nie o srebro Salomon prosił, tylko Salomon prosił właśnie o mądrość Bożą i Bóg mu Jahwe dał. Tylko gdzie ten Bóg Jahwe? Dlaczego żeście tetragram wyrzucili? Dzisiaj taka każda katoliczka, to ona jak usłyszy, że ty coś powiesz o papieżu, że dostarczał gaz sarin, tak jak to Janek Witek mi to opowiadał w szczegółach, przecież w internecie jest mnóstwo programów, które po prostu pokazują co, gdzie, jak i kiedy i o której godzinie i w której sekundzie dostarczał gaz sarin do obozu zagłady, z gór pochodził i że po prostu, żeby dorobić rodzinie swojej pomóc, to dostarczał gaz sarin, a potem dla niepoznaki w sutannę wskoczył księdzem, został, a że jeszcze szatan, diabeł pomógł mu potem papieżem zostać. Także widzicie Państwo, no tak mówią katolicy, sami o sobie i o potomności. Także proszę Państwa, no nie można powiedzieć, że ktoś na przykład umiera na zawał serca, bo to jest jakaś kara Boża. Na zawał serca to umiera, może każdy umrzeć na raka, może każdy, bo przecież jeżeli na przykład katolicy kopcą pety pod supermarketami, czy gdziekolwiek, wszędzie tu po całej Warszawie, no to ludzie inni umierają i tu nie ma się szczycić. Czym? Nie ma się czym szczycić, proszę Państwa. W środowisku, jeżeli są różni ludzie, to przecież oni wdychają to wszystko. Ten Janek Witek też, on zrozumiał i otwierał okno, prawda? No i ta Bernadetta mówi, że widziałam okno, balkon otwarty, a to była nieprawda, bo tam po prostu nikogo nie było. Janek Witek nie żyje, odszedł, jak to mówią wyznawcy papieża, Matki Boskiej Ostrobramskiej, kult kobiety na tamten świat, którego to świata wcale nie ma. Człowiek, który umiera, nie ma świadomości. Człowiek był stworzony do życia tu w zieleni, na ziemi. Życie wieczne miało być. To teraz zastanów się, człowiecze, dlaczego tego życia nie ma i kto je odkupił? No bo przecież od razu zorientujesz się, że przecież po to Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię jako drugi Adam, bo ten pierwszy Adam w niewolę grzechu i śmierci zaprzepaścił to wszystko. Także nie denerwuj, nie gadaj, nie krzycz, nie stresuj się, tylko spokojnie. Biblia jest księgą taką, która pomoże ci psychiczne problemy rozwiązać wszystkie. No, nawet na tej gruzińskiej 6, gdzie Janek Witek był swego czasu, bo dzisiaj żeśmy czytały sprawozdanie, na jaką schizofrenię Janek Witek się leczył, proszę Państwa. No to on dobrze się tam nauczył. Czyli tyle co nic. No wiecie Państwo, jak ci katolicy klepią różańce. No bo te psycholożki nasze i ta Bańkowska, one się wszystkie zachowują prawie tak samo jak Świadkowie Jehowy. Chociaż one nie są Świadkami Jehowy i tam krzyż nie wisi, no bo krzyż w instytucji świeckiej na Gruzińskiej 6 też nie ma prawa wisieć. No ale taka dziadówka podpadła na Świętojańskiej 5 w Żebracznicy Wielkiej koło Zamku Królewskiego przy wejściu na Starówkę. Po lewej stronie Świętojańska 5 przyszła taka dziaduwa i kazała czapeczki zdejmować. Ja mówię, że jeszcze i krzyż powiesi. No, dziaduwa. Tacy są, wiecie Państwo, moherowi. To jest coś okropnego. Parafianin oznacza w starym słowniku, czytaj, ciemny, zacofany człowiek, bez ogłady, bez obycia. Także on nie ma gustu. Także te stroje z Podskarbińskiej 2, jak to powiedziała Anda Rotenberg, nie przyczom. Przecież to jest nasza kochana Żydóweczka z Rosji.
Anda Rotenberg. Nie pryczom. No jak kobieta w takim stroju skoczy na motor. No. Także pozdrawiamy. Buziaczki przesyłamy.